Cześć, to jest kanał poświęcony korepetycjom z biologii, a dzisiejszy temat to inkrustacja i adkrustacja. Zanim przejdę do tematu, pamiętaj, jaki jest Twój cel i po co uczysz się biologii, a Twoim celem jest osiągnięcie wyniku na maturze z biologii równego 100%. Inkrustacja jest to odkładanie się związków wewnątrz ściany komórkowej między elementami szkieletu celulozowego, czyli między micelami i fibrylami. Jak to łatwo zapamiętać? Przedrostek in oznacza wewnątrz i można to skojarzyć z tym, że inkrustacja polega na tym, że te substancje wysycają wewnątrz ścianę komórkową. Substancje inkrustujące to lignina, garbniki, żywice, woski, oleje eteryczne, węglan, wapnia i krzemionka. Przykłady inkrustacji. Mineralizacja, czyli odkładanie się substancji mineralnych, drewnienie, odkładanie się ligniny, czyli drzewnika, oraz kutynizacja, czyli odkładanie się kutyny, natomiast ten ostatni jest to proces pośredni między adkrustacją i inkrustacją. Jak będziesz zapamiętywać tą nazwę, to pamiętaj, że przedrostek in oznacza wewnątrz. Adkrustacja jest to odkładanie się związków na powierzchni pierwotnej ściany komórkowej. Przedrostek ad w nazwie oznacza przy. Oznacza to, że ta warstwa adkrustująca, ona znajduje się przy pierwotnej ścianie komórkowej, czyli na jej powierzchni. I tutaj kolorem jasnozielonym jest zaznaczona właśnie pierwotna ściana komórkowa, natomiast ta warstwa adkrustująca jest ona zaznaczona kolorem czerwonym. I ona właśnie przylega w ten sposób, czyli ad jest przy, czyli ona właśnie przylega na powierzchnię wewnętrzną tej ściany komórkowej. Substancje adkrustujące to suberyna, kutyna, woski, kaloza i substancje śluzowe. Przykłady adkrustacji to już wcześniej wspomniana kutynizacja, czyli odkładanie się kutyny. Natomiast proszę pamiętać, że jest to proces pośredni między adkrustacją i inkrustacją. Dodatkowo to kutykularyzacja, czyli odkładanie się kutyny, która tworzy kutykulę. I korkowacenie, czyli suberynizacja, odkładanie się suberyny, kutyny i wosku. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.